witam wszystkich. W takim oto odcinku z mojej, można tak powiedzieć, uprawy uproszczonej. Jakieś tam próby uprawy uproszczonej pod rzepak, więc mówię, warto nagrać. Jest już ciemna noc, bo to jest... skończyłem orkę. Skończyłem orkę i mówię, zapiąłem agregat i jadę, jeszcze zrobię to. Tutaj wilgotna gleba, także przez noc nie wyschnie. Idzie bardzo ciężko, mój ten mandam, nie wiem na jaką głębokość on wchodzi, ale widzę pierwsze minusy tutaj mojego tego tutaj przerobienia, znaczy może nie mojego, a aczkolwiek konstrukcja tego agregatu nie pozwala mocno głęboko go wsadzić w ziemię. Ja podkręcałem te łapki i idzie w ziemię elegancko, bardzo głęboko, ale talerze już są na maksa do góry i mocno one tam włażą w ziemię, mocno one ryją i nie równają. Nie równają, tylko po prostu coś mi tak letko zaczął iść. Nie wiem, czy zabezpieczenie jakieś nie zerwane jest w jakimś łapie. Idę zobaczę. Nie zerwało zabezpieczenia? Nie. Zobaczcie. Idzie na głębokość. Ciężko mi powiedzieć na jaką głębokość idzie. Nie wiem, może 20 cm, może nie idzie nawet 20, może idzie, może nie idzie. Ale te talerze za mocno wchodzą w ziemię. Tutaj już są na maksa do góry. Po prostu trzeba byłoby albo tutaj, albo w tym przewiercić dziury nowe i dać do góry, ale znów to nie puści. Albo w tych uchwytach od talerzy trzeba by było jeszcze ze dwie, trzy dziury wywiercić do regulacji. Nie wiem jak to będzie widać, ale tak to wygląda nawet ładnie, chociaż powiem wam, są grudki. Takie grudki jak i po pługu czasami, tylko że tu już to bardziej rozbite. Jest pulchno, nawet miękko, noga mi się zapada. Co jeszcze zauważyłem? Że ten wał jest do dupy, gówniany ten wał jest. On tylko utrzymuje głębokość, ale tu by się przydał inny wał. No zobaczymy jak to się jutro zasieje. Nie jest równo. Jest bardzo nierówno tutaj, no ale zobaczymy. Chociaż wiem, co będę musiał już przerobić. Albo zamiast tych talerzy, można by dać jakąś szynę, żeby ona tak sama z siebie tam po prostu sunęła się, robiła jako włóka. Idzie bardzo ciężko, ciężej idzie niż pług, to wam mogę powiedzieć, bo idę czwórką na zającu i ma bardzo ciężko, a pługiem orałem na jedynce na zającu, na jedynce na żółwiu. No a tutaj nie chcę iść jedynką, czyli bardzo ciężko idzie to. No w sumie to jest
może nie idzie na taką głębokość, może idzie, ale tu jest szerzej, bo tu jest na... zabiera szerokość ciągnika. No, a Bóg szerokość ciągnika nie zabierał. Bóg jest rozstawiony na 160, a tu jest na 260. Czyli no, samo przez się coś za coś. No, teraz właśnie widzę, ile podniosłem, ile to wyłazi w ziemię. Czyli możliwe, że to idzie na 20 cm. Szkoda, że jest noc, bo mało co widać, no ale... jutro będę siał, to muszę to uprawić, żeby to zasiać jednakowo już, to co orane i to co nieorane. No i co? No to zobaczymy się na siebie. Zobaczymy się na siebie, jak to będzie się siało i tu, i tam. Wszystko wam pokażę. Ale ciężko to idzie. Tylko że no szerzej robi. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzymajcie się, na razie i cześć.